Cześć wszystkim, to jest drugi odcinek Ciosu po Gongu. Dzisiaj ze mną są dwie niezwykle ważne dla polskiego MMA postacie. Z jednej strony jeden z liderów polskiego rynku, jeśli chodzi o menadżerów, Paweł Kowalik. Witam wszystkich. A z drugiej strony matchmaker KSW, Wojsław Rysiewski. Witam. Dobra, panowie, dzisiaj do obgadania ACB, chwilę o Bellatorze, też na chwilę się cofniemy trochę wstecz do poprzedniego weekendu, oprócz tego kilka aktualności związanych z KSW i innymi sprawami, więc żeby nie przedłużać, od razu ACB. Paweł, ty tam byłeś na miejscu, to powiedz, jak w ogóle było, jak ci się podobała gala w Wiedniu? Bardzo mi się podobała gala. Fajna hala, całkiem sporo ludzi przyjechali, też ludzie z Czech, byli ludzie wspierający tych lokalnych austriackich zawodników. I ogólnie fajnie to wyglądało, jak zwykle dość płynnie i sprawnie to wszystko szło na hali, no, w walki na wysokim poziomie, więc no, chyba jedna z bardziej udanych gal ACB tutaj w tej Europie Środkowej. Wojek, ty oglądałeś na żywo, czy potem z odtworzenia? Walkę Michała Andryszaka oglądałem faktycznie na żywo, na telefonie, ale no, pozostałe pojedynki i te najbardziej kontrowersyjne już z odtworzenia. No dobra, to nie zapytam, jak ci się oglądało na YouTubie. Ja oglądałem większość gali grając jednocześnie w Warhammera, więc też trudno mi powiedzieć, jak moje wrażenia na żywo, no ale już właśnie przejdźmy do tych pojedynków. Myślę, że zacznijmy od Michała Andryszaka, bo to on jest dla nas najistotniejszy. Nieco dłużej niż zawsze, tym razem Longer rzeczywiście w kontekście tego, jak normalnie walczy, zasłużył na swój przydomek i chyba no, trzeba przyznać, że bardzo, bardzo dobry występ ze strony Polaka, Paweł. Paweł, jakby co cię nie ma, to Wojek tobie przekaże jednak. To jak tobie się podobał występ Andryszaka? No, był przemyślany. Widać, że tam wszystko zagrało zgodnie z taktyką. Dodatkowo, tak jak też chyba Longer gdzieś powiedział, to kolano było zaplanowane i mimo, że był to no, wykorzystanie tych zmian w przepisach, to nie wydarzyło się to w jakiś sposób taki nieprzemyślany i zaskakujący, tylko Longer faktycznie wiedział, że w tym momencie, mimo że jego, znaczy no, chociaż jego przeciwnik dotykał dłonią maty, to jest to moment, żeby zadać legalne od nowego roku według Unified Rules kolano i za to też należą mu się brawa, no bo poszedł, że tak powiem, z duchem nowych przepisów i wykorzystał na swoją korzyść to, że w tej dziedzinie przepisy są bardziej liberalne od stycznia. No też zaraz po gali, jeszcze nawet nie zdążyłem skończyć pytania, tylko napisałem do Michała, a powiedz mi jedną rzecz i od razu odpisał, że tak, tak, to kolano było w pełni zamierzone. On właśnie specjalnie też tak podciągał sobie Smoldarewa, żeby go podpuścić, żeby został w tej pozycji, więc rzeczywiście świetna akcja. Paweł, czy ty już jesteś, czy cię nie ma? To co sądzisz o tym pojedynku? No to bardzo, bardzo zadowolony. Chyba wszyscy są bardzo zadowoleni z tego pojedynku Michała Andryszaka. Fajnie się pokazał, bije się przytomnie, myśli, widzi. Widzi dużo w trakcie walki, myśli dużo w trakcie walki i tak jak tutaj mówiliście, no to kolano. Ja byłem na odprawie sędziowskiej i później przekazywałem Michałowi, jakie są nowe przepisy i on tylko powiedział, że doskonałe są te nowe przepisy, co pokazał zresztą jeszcze tego samego wieczoru, że jeśli tylko zmienia się gra, to trzeba się do niej dostosować i w pełni z niej korzystać, że zostały stworzone nowe możliwości dla gościa, który lubi nokautować, więc no, tym bardziej szacunek dla Michała, że udało mu się to w pełni wykorzystać i kolejne efektowne zwycięstwo nad jednym z najmocniejszych rywali, jakich miał do tej pory. No dobra, jaki wy widzicie, tutaj Michał już mówił o tym, że chyba czas na walkę o pas. Rozumiem, że to jest walka właśnie, do której teraz będziesz się starał doprowadzić. Tak, no jeszcze sobie kilka dni dajemy luzu i będziemy rozmawiać tutaj z włodarzami ACB na temat przyszłości Michała, no ale wydaje się być teraz naturalnym pretendentem do walki o pas. Z tego co pamiętam, to Michał już nawet miał propozycję walki z aktualnym mistrzem, czyli z Golcowem w zeszłym roku, ale wtedy ze względu na bardzo krótki czas do tej walki, po rozmowie z trenerem uznali, że to nie jest odpowiedni moment. A teraz kiedy mniej więcej byście celowali w ten pojedynek z mistrzem?
zależy od tego. Michałowi akurat tutaj nic się nie stało, więc żadnych kontuzji nie ma. A wszystko zależy od tego, jakie plany mają tak naprawdę włodarze ACB i będziemy rozmawiać. To jest właśnie, ale to troszkę inaczej wygląda. Jeśli się wszystkie warunki będą zgadzały, no to będziemy wtedy kombinować. A Wojek, ty myślisz, że Michał jest już gotowy na tę walkę z Golcowem i w ogóle jak widzisz Polaka w ewentualnym starciu z Rosjaninem? No, z Michałem to jest trochę zawsze loteria. No, myślę, że Golcow jest generalnie bardzo trudnym rywalem i pewnie to on będzie faworytem, ale Michał ma wszelkie warunki, żeby sprawić tutaj niespodziankę. Jest niezwykle dynamiczny jak na ciężkiego, dysponuje silnym ciosem i z rąk, i z nóg, i z kolan, więc no, jeżeli tylko nie gdzieś zapomni o tych takich atakach na hura, które parę razy kończyły się dla niego źle w zawodowej karierze, to i podejść do pojedynku w tak podobnie w przemyślany sposób jak teraz, to myślę, że tu może być takim czarnym koniem tego starcia o tytuł. Teraz, kiedy Michał jest na tej fali zwycięstw, na przykład KSW, czy też ty w osobie matchmakera KSW, jesteście zainteresowani znowu kolejnymi warkami Michała dla organizacji, czy on ma kontrakt za CB, jest stamtąd niewyciągalny i też wy nie będziecie jakoś się bardzo starać, żeby to zrobić? Znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili obowiązuje go umowa za CB, no i dopóki jest z nią związany, to tam się zobowiązał na występy, jak przyjdzie moment zakończenia kontraktu. Myślę, że no, bylibyśmy bardzo głupi, gdybyśmy nie rozważyli i nie podjęli jakichś wstępnych rozmów z Pawłem w tej sytuacji. Tak? Na razie temat jest pewnie zamknięty, bo skoro pas, jeśli Michał go zdobędzie, no to na pewno długo potrwa, zanim cokolwiek się zmieni w sytuacji prawno-kontraktowej Michała. No dobra. Ja nie byłbym taki przekonany, ale no to może Paweł niech się lepiej wypowie. Na chwilę obecną myślimy tylko o ACB i nie wybiegamy poza starty w tej organizacji. Jak przyjdzie czas, że będzie może taka możliwość, żeby sobie porozmawiać, to na pewno będziemy zainteresowani ofertami z różnych kierunków i nie będziemy się zamykać, ale na razie interesuje nas tylko i wyłącznie ACB. To zatem przejdźmy teraz do tych pojedynków, które były kontrowersyjne na tej gali. Pierwsza sprawa, w ogóle sam występ Majerbeka Kasijewa po gali, kiedy wszedł do ringu, wziął mikrofon i w sumie publicznie poinformował o tym, że rezygnuje z usług brytyjskich sędziów. Do tego poinformował, że starcie Kinsla z Aguiewem zostało źle przerwane i zostanie zmieniona decyzja, co notabene już się wydarzyło. I tak samo poinformował o tym, że walka Nogueiry z Nikaevem, jego zdaniem, została źle wypunktowana. I też pojawiły się informacje, że wynik będzie zmieniony. Na razie, z tego co widziałem, na Sherdogu widnieje wygrana Nogueiry cały czas, więc nie wiem, czy zostały tam jakieś decyzje podjęte. Paweł, w ogóle co sądzisz o takim, a nie innym występie szefa ACB? Ogólnie może się odniosę tak już raz za dobrze do całości. Bo sytuacja tu jest taka, że to się wszystko gdzieś tam razem łączy. No na pewno, jeśli chodzi o samą, dobra, zacznijmy od walki tej głównej, czyli Kinsla z Armii Magujewem. Ja uważam, że przerwanie w tej walce było złe. Natomiast no, uważam, że zmiana werdyktu jest też złym rozwiązaniem. I no, znane jest moje zdanie już od lat na ten temat, krytykowane nawet organizacje, w których byłem cały czas zatrudniony. Czy było to MMA, tak, czy była to Fighters Arena, to zawsze byłem przeciwny gmeraniu w wynikach i to się nie zmieniło. Więc tutaj uważam, że można by było dać rewanż, ale no, Patrick Kings został tutaj w ten sposób skrzywdzony. Uważam tak samo, że nie powinno się ruszać werdyktu w walce Nikajewa z Nogueirą. Sędziowie tam wypunktowali. Zresztą ja punktowałem, tak oglądałem tę walkę, bo była to jedna z najciekawszych moim zdaniem pojedynków na gali i tak samo bym wypunktował 29-28, pierwsza i trzecia Nogueiry. Natomiast co do samego występu, no to oczywiście Majerbek Hasijew jest właścicielem organizacji ACB i wolno mu zarządzać nią wedle własnego uznania. Natomiast myślę, że lepiej takie rzeczy zawsze się na chłodno niż tak na gorąco od razu po gali. Natomiast inna kwestia jest taka, że sam nie jestem przekonany,
czy funkcja komisarza na przykład to jest najbardziej potrzebna funkcja na gali, czy ta komisja przynosi tak naprawdę wymierne korzyści, no bo nie wiem, w KSW nie ma komisarza, tylko jest kilka ogarniętych osób trzymających po porządku i może lepiej wykonują swoją pracę, kiedy nie są ubrani w jakieś oficjalne ramki typu komisarz, bo jakoś tej obecności komisarzy na plus specjalnie nie dało się odczuć podczas gali tego zaplecza. Znaczy, no jest kilka, moim zdaniem, aspektów tej sprawy. No po pierwsze, jakby nie wiem, jak w ogóle można powiązać działanie komisji do tego, że sędziowie są omylni. No, było faktycznie, jakby były dwa w ostatnim czasie kontrowersyjne przerwania w ACB, o ile ja uważam, że sędzia Leon Roberts nie popełnił aż takiego wielkiego błędu w starciu Asłana z Cooperem i moim zdaniem to przerwanie jest do obrony. Może było delikatnie przedwczesne, ale tam sędzia miał prawo do przerwania pojedynku, jednak zawodnik się nie bronił, zasłonił się rękami w stójce i był naruszony i zamroczony ciosami. To tutaj takiej sytuacji nie było i faktycznie przerwanie Nila Hola też było po prostu złym przerwaniem. Też tak jak Paweł mówił, zgodzę się z tym, że ja nie widzę kontrowersji w werdykcie punktowym w walce Nikajew. Ojejku, zapomniałem jak ten Nogueira. Uważam, że jakby druga i trzecia runda są dość oczywiste. Druga dla Nikajewa, trzecia dla Nogueiry. Pierwsza też moim zdaniem dość oczywista dla Brazylijczyka i to on wygrał ten pojedynek. W ogóle trochę dziwi mnie tutaj ta kontrowersja. Mamy w sytuacji, w której promotor tuż po zakończeniu walki na gorąco jeszcze no też nie jest żadną tajemnicą, że i Asłan i Arbiagujew to są zawodnicy bardzo blisko związani z organizatorem i zawodnicy promowani, zaprzyjaźnieni z właścicielem organizacji. I w tej sytuacji, kiedy pod wpływem emocji promotor wychodzi, zwalnia sędziów, to też nie byli ludzie znikąd. No, Neil Holland może nie jest tak rozpoznawalnym sędzią jak Leon Roberts, ale sędziuje odkąd pamiętam, odkąd interesuje się MMA i pamiętam, nie wiem czy on ma jakieś za sobą gale UFC, ale chyba ma regularnie sędziował w Cage Warriors w Bamie na największych brytyjskich galach i to tylko pokazuje, że no, że każdy może popełnić błąd. Odcinanie się całkowicie od, nie wiem, brytyjskiej komisji, cokolwiek to jest, czy brytyjskich sędziów, zmienianie werdyktu na korzyść zawodnika, którego ewidentnie się popiera, no jest mega niebezpieczną praktyką. Przypomina mi to tę sytuację, kiedy Tim Leidecker tak omotał Dariusza Cholewę, że ten zmienił werdykt w walce Borysa. No i wydaje mi się, że to też mocno nadszarpnęło jednak wizerunek organizacji ACB, która robi świetne gale, robi ich coraz więcej w wielu krajach europejskich, ma zatrudnionych wielu zagranicznych zawodników i no myślę, że Paweł pewnie będąc politycznie poprawnym nie będzie chciał tego powiedzieć, ale no w starciu, kiedy na przykład Longer miałby teraz walczyć z zawodnikiem czeczeńskim, akurat Golcow nim nie jest, ale każdy menadżer, trener, zawodnik będzie miał z tyłu głowy, że no to nie do końca promotor będzie tutaj obiektywny i może się zdarzyć, że będzie trzymał mocno stronę jego przeciwnika, co no, na pewno nie jest dobrą sytuacją dla nikogo. Tak gwoli ścisłości, ja się oczywiście zgadzam po pierwsze z tym, że to przerwanie było niefortunne moim zdaniem. Nie zmienia to faktu, że tam spędził ponad prawie 2 minuty w tym dosiadzie Kinzl i nie robił praktycznie nic jego rywal, czyli Agujew, żeby się stąd wydostać, no ale rzeczywiście nie było na tyle zniszczeń tam, żeby można było moim zdaniem przerwać ten pojedynek. Tak samo zgadzam się, że walka Nogueiry z Nikajewem była dobrze wypunktowana. Moim zdaniem w tej pierwszej rundzie zdecydowanie to sprowadzenie i ta gilotyna, która była naprawdę mocno zapięta, przeważa na korzyść Nogueiry i tutaj moim zdaniem nie ma pola do dyskusji na temat tego pojedynku. Ale chciałem was zapytać o jeszcze jedną kwestię, bo
Hasiev tak naprawdę po tym, po gali powiedział, że mieliśmy problem z rosyjskimi sędziami, więc jakby w domyśle, tak, zostali wyrzuceni, zastąpieni brytyjskimi. Teraz no, wygląda na to, że chce zrezygnować z sędziów brytyjskich, to w takim razie jaki będzie klucz kolejny dobierania? Skąd ACB może wziąć dobrych sędziów teraz? To będą na przykład Z tylko całej Europy. Polacy będą sami. No ale zastanawiam się, Nie. No, można samemu zmontować międzynarodowy skład sędziowski na odpowiednim poziomie. Nie wrzucać wszystkich do jednego worka z napisem angielski sędzia, bo to też nie jest żadna metoda. No, nie wszyscy. Sędzia nie jest dobry dlatego, że jest angielski, tylko sędzia jest dobry dlatego, że jest dobry. I może być równie dobrze mołdawskim sędzią. Jeśli jest dobry, to wtedy dobrego sędziego bierze się z Mołdawii. A znasz jakiegoś w dobrego? Takiej sytuacji. No właśnie. No nie, no podaję taki przykład. Po prostu, żeby nie fiksować się narodowością, tylko po prostu no wiem, oczywiście. Wyszukiwać najlepszych sędziów, jakim można. ACB akurat jest organizacją, którą zapewne stać na to, żeby zmontować sobie swój autorski międzynarodowy skład sędziowski i zaprosić go do siebie na galę. No w sumie KSW tak zrobiło i tak jak mówiłeś, jest to całkiem dobra praktyka. Dobra, Wojek, nie zgadzasz się z Pawłem, bo. Znaczy, no nie zgadzam się, bo ja miałem kiedyś taką ambicję stworzenia trochę bardziej międzynarodowego składu sędziowskiego niż Polacy i Brytyjczycy, a plus okazjonalnie Herb Dean. I no, przykładowo odezwałem się do jednego z redaktorów portalu MMA Viking, żeby wskazał mi jakiś kompetentnych, dobrych sędziów ze Skandynawii i nie potrafił tego zrobić. Rozmawiałem też z kilkoma osobami w Niemczech, nawet we Francji. Też nikt nie potrafił mi polecić nikogo, kto jakby kogo z czystym sumieniem uważałby za klasowego sędziego i to też nie jest przypadek, że ci sędziowie brytyjscy pojawiają się na tak wielu europejskich galach, no bo faktycznie oni sędziują dużo. Jest tam bardzo dobry dostęp do edukacji, bo Goddard, Roberts, Ben Cartlidge szkolą rzesze nowych sędziów. To są no jakby kompetentne osoby, które idą z duchem sportu, interesują się nim, są na bieżąco z wszystkimi nowinkami. No, tak ten sport cały czas się zmienia, ewoluuje. Sam fakt, że no w tym roku mamy dość poważną zmianę zasad, no, już jest odczuwalna i widoczna na świecie. Wymaga od sędziów pewnego śledzenia tego, co się dzieje i moim zdaniem podążanie za tymi wysokimi standardami i równanie do lepszych jest obecne tylko w Wielkiej Brytanii, u nas w Polsce i stworzenie teraz z niczego kompetentnego składu sędziowskiego, w którym będzie jeszcze Niemiec, Szwed i nie wiem, Rosjanin czy Francuz jest moim zdaniem dość karkołomnym zadaniem. Jak. Wydaje mi się, że Pawłowi nie chodziło o to, żeby jak na siłę pchać różne narodowości, tylko że właśnie da się kogoś znaleźć. Ty mówisz, że się nie da znaleźć, no ale moim może zdaniem się nie da. No. Jak Paweł jest w stanie mi wskazać tych sędziów z nazwiska, to ja chętnie się zainteresuję nimi. No. Nie miałem już od lat potrzeby organizowania międzynarodowego składu sędziowskiego, więc nie jestem w tym aż na tyle zorientowany, ale myślę, że da się to mimo wszystko zorganizować. No. Nie wierzę, że w Skandynawii nie ma dobrego sędziego punktowego. No jakoś zobacz, że to polscy sędziowie sędziują na europejskich galach UFC, a ze Skandynawii tylko Kevin Sataki, sędzia ringowy, pojawia się na regularnie na dużych eventach. No więc moim zdaniem to nie jest przypadkowe. No po prostu im więcej gal, im bardziej rozwinięta scena, a takie są u nas i w Wielkiej Brytanii, tych sędziów kwalifikowanych, dobrych jest więcej. No, no tak, no na pewno, no ale też nie wiem, w samej Finlandii odbywa się gdzieś około 10 gal rocznie, więc pewnie w całej Skandynawii. Ale no, nazwiska, no, jakby z Finlandii bym sędziów nie brał akurat. Fińscy sędziowie w Finlandii zawsze znane jako kierunek, gdzie zawodnicy też nie chcą jeździć ze względu na to, że z sędziami punktowymi ciężej jest też wygrać. No. No okej, okay. No ja też sam nie jestem w stanie z głowy znaleźć żadnego sędziego, który by był godny polecenia, więc trudno mi innego niż tych właśnie czy polskich, czy brytyjskich, o których wspomniałeś, więc też trudno mi tutaj dorzucić jakiś kamyczek. No okej, okay. To w sprawie znaczy, tego... Jakby jeszcze tu wynika kilka rzeczy, które mnie trochę jakby denerwują przy tej sytuacji.
Po pierwsze, w nawiązaniu do sytuacji Marcina Helda, jakby wychodzi całkowite niezrozumienie tego, czym w ogóle różni się sędziowanie w Europie od tego w Stanach Zjednoczonych, no bo po tym zwolnieniu przez Hasiewa tych sędziów trafiły mi się takie komentarze jak: o, wreszcie pokazał, ktoś pokazał jaja i zwolnił niekompetentnych sędziów, szkoda, że w UFC Dana nie miał tyle odwagi. No, może warto jednak cały czas, i co więcej, no jak poważni dziennikarze jak Mateusz Borek, którego lubię i pozdrawiam, ale który zna się na przynajmniej na boksie i wie, jak działają komisje stanowe bokserskie w Stanach Zjednoczonych, potrafi no, walnąć taką gafę, że to w jakiś sposób UFC miało wpływ na to, że tacy, a nie inni sędziowie tak wypunktowali walkę Marcina Helda z Joe Lozonem, kiedy no UFC pewnie ma jakiś delikatny wpływ na to, którzy sędziowie są wybierani przez komisję, ale koniec końców to komisja im płaci, to przed komisją oni odpowiadają za swoje punktowanie. I sam fakt, że Steve Mazzagatti przez tyle lat był wybierany jako sędzia ringowy walk w UFC, pokazuje, że no, nawet jak UFC się uprze, to niekoniecznie jest w stanie tą decyzję komisji zmienić. Dziwi mnie też pewna opieszałość niektórych polskich portali, które no, potrafiły się doszukiwać właściwie klatka po klatce błędów sędziowskich, chociażby Richa Michela, notabene też sędziego brytyjskiego u nas, a to, co się wydarzyło na CB, właściwie nie zostało ani skomentowane, ani... Chyba tylko MMA News tam brakuje skomentował to. Brakuje mi jednak takiego głosu rozsądku i protestu przeciwko takim zmianom werdyktów, który chociażby potrafiliśmy wszyscy stworzyć przy okazji sytuacji i walki Arbiego Szamajewa na WCA Fight Night. Nie wiem, to było tak za rok temu. Tu jednak no, gdzieś ten temat tego, że promotor w tak jawny sposób ingeruje w wyniki walk, przeszedł bez eka. Myślałem, że to jednak odbije się, no, przekonany, że gdyby, nie wiem, po walce Tomka Narkuna z Goranem Reliczem Martin Lewandowski wyszedł do klatki i powiedział do wszystkich sędziów, że są zwolnieni, a walka zostaje zmieniona na no contest, no to no, gadania i atakowania KSW byśmy słuchali przez, nie wiem, kolejne kilka lat, a tutaj właściwie nikt się tym nie przejął. A to nie jest, myślisz, też trochę tak, że właśnie ze względu na tę naszą historię, którą mieliśmy, czyli na przykład zmianę werdyktu w walce Borysa z Peterem Sobotą, wszyscy specjaliści, w tym między innymi wy, tak dużo o tym mówiliście, że to jest bardzo złe, że po prostu, no jeśli cokolwiek podobnego się dzieje na polskim rynku, chociażby ostatnio, nie wiem, Spartan Fight, czy właśnie WCA, o którym wspomniałeś, to od razu wszyscy reagujemy, a z racji tego, że to się wydarzyło, po pierwsze, no nie wśród polskich organizacji, po drugie za granicą, po trzecie jeszcze w dodatku w walce, w której tak naprawdę żaden z, no, nikt, kto jest w Polsce szeroko znany i bardziej lubiany, nie brał udziału, to dlatego po prostu to nie jest tak podnoszone, no. Może, ale no brakuje jednak poza jakimiś zdecydowanymi głosami ze strony redaktorów z Granet Pound, no to wszyscy trochę nabrali wody w usta i spodziewałbym się przede wszystkim po dziennikarzach, nie tylko polskich, ale też i chociażby brytyjskich, żeby jednak dużo mocniej zaprotestowali, bo no naprawdę to jest zła to praktyka. Się odbije mocną czkawką, bo kolejny krok może być jeszcze bardziej radykalny i właściwie no, dojdziemy do jakiegoś ręcznego sterowania werdyktami, bo błędy sędziowskie zawsze będą się zdarzać, szczególnie błędy sędziów ringowych, bo oni podejmują decyzje w sekundach, mają na szali jakąś odpowiedzialność za zdrowie i życie zawodników i po prostu no, mogą się pomylić. Paweł, masz coś do dodania w tej kwestii? No ja też uważam, że to powinno być ogólnie piętnowane, taka ingerencja, no bo to może niedługo dotknąć zawodników bardziej związanych
z nami. No, ja nawet nie mam tutaj co ukrywać. No, dla mnie taka decyzja jako dla menedżera jest jednak sygnałem ostrzegawczym. No, na przykład dla Arbiego Agujewa, taka Arbi Agujew dla Salima mógł być interesującym rywalem, ale no, do momentu tej zmiany werdyktu, no bo teraz już bym Salima na walkę z Arbi Agujewem nie wysłał, na przykład na ACB. No tak, no to jest to, o czym mówił Wojek, tak? Czyli że z tyłu głowy pojawia się ta myśl o tym, że może się coś wydarzyć. No dobra, myślę, że możemy zamknąć ten temat i przejść do Bellatora, który też w ten weekend. Czy walka Ortiza z Sonnenem była ustawiona, jak sugeruje bardzo duże grono ludzi? Między innymi mój znajomy, a Pawła serdeczny kolega Dan Hardy. Paweł, co o tym myślisz? Znaczy, ja to zobaczyłem dzisiaj, bo byłem zdziwiony, skąd aż takie larum się podniosło. No i szczerze powiem, że byłem w dużym szoku, bo ja nie miałem przeczucia, że oglądam walkę MMA. Ja miałem wrażenie, że oglądam. Myślę, że 18 lutego walka Borysa z Gamerem będzie miała w grapplingu, będzie miała więcej znamion poważnej rywalizacji sportowej niż to, co obejrzeliśmy. No, to wyglądało po prostu na ustawkę. Nie ma co się tutaj gryźć w język, bo no, nie wyglądało nie wyglądało to na poważną walkę. No, ja rozumiem, że panowie są już poza swoimi najlepszymi latami, ale tam w ogóle nie było walki. Tak na moje oko. No. Wojek? Nie, no, faktycznie ostatnie walki Tito Ortiza w tej jego pożegnalnym turze w karierze były dość dziwne. Ale no nie wiem, no wydaje mi się, że jak chciałbym ustawić walkę, to jednak zrobiłbym to znacznie lepiej i oni po prostu są tacy fatalni, no i tyle. No. Ja raczej tu bym się skłaniał ku takiemu wytłumaczeniu tego, co oglądaliśmy. Moim zdaniem ta teoria na temat tego, że tam Ortiz klepał w pewnym momencie tą gilotynę, jakby dając znak Sonnenowi, że teraz zamieniamy się, to ja zaczynam przeważać. To jest trochę naciągane. To, że Sonnen odklepał, no takie trochę nie do końca dopięte duszenie, też mnie jakoś nie dziwi, bo jednak no on regularnie jakby zdarzało mu się poddawanie walk, w których radził sobie dobrze i też no, ten trójkąt, który zapiął mu Anderson Silva w piątej rundzie mistrzowskiego starcia, to też nie była no, najlepiej dopięta technika. Pamiętam Paulo Filio, który przegrywając walkę potrafił mu wyciągnąć balachę znikąd, więc ja bym obstawiał, że po prostu oni obaj są tak fatalni i dlatego ta walka, no to był taki trochę pojedynek emerytów, no taka inna liga. MMA Masters, tak jak na mistrzostwach, nie wiem, teraz odbywały się mistrzostwa Europy w brazylijskim jiu-jitsu, gdzie jakby adulci, czyli zawodnicy chyba do 35 roku życia startują oddzielnie, a potem kategorie wiekowe są co 5 lat, czy tam co kilka, to była kategoria Masters, która, no albo nawet może 4. Nie no, 3 by było chyba, albo 2, no. I tak też trzeba traktować te pojedynki, no prawie na, bym powiedział, że na poziomie Shamrock Gracie, tak? 3 też. Mnie zdziwił ten moment, w którym Chelsonen zaczął uciekać próbował uciec Ortizowi, który był w dosiadzie. No jeśli w taki sposób, no nie wiem, osoba, która tyle lat się bije, nigdy w życiu nie powinna tak wstawać z kimś, kto jest u ciebie w dosiadzie. Więc to jakby był taki dla mnie trochę impuls, aby dać wiarę temu, że coś tutaj nie gra, ale ogólnie też po prostu, jak to oglądałem, to miałem wrażenie, że po prostu to jest mega słaba walka dwóch gości, którzy gdzieś tam w głowie mają, że zawalczą max jedną rundę i nie więcej i po prostu robią wszystko, co umieją w tej pierwszej rundzie. A że no to, że odklepał akurat to bardziej miażdżenie niż duszenie, bo tam Ortiz raczej atakował szczękę niż szyję Sonnena, też mnie jakoś bardzo nie dziwi, aczkolwiek no trudno powiedzieć moim zdaniem. Niemniej, no Tito no dobrze, Ortiz... a to powiedz mi, a w takim razie po co ta walka, bo jeszcze żeby walkę ustawić i żeby, no musi mieć to jakiś sens, tak? Dla kogoś,
To jakby co, Ortiz zapłacił Sonnenowi, żeby mu się podłożył? No bo chyba mnie Bellatorowi to się średnio opłacało, biorąc pod uwagę, że Ortiz zakończył karierę, to Sonnen jest jednak bardziej rozpoznawalny, teraz robi lepszą promocję, to on miał walczyć z Wanderlejem Silvą, no to po co? Widzę jedyną opcję, to właśnie tę, którą wspomniałeś, tak? Że to jakby Ortiz dogadał się z Sonnenem, to raz. Dwa, no w sumie Chael Sonnen też, tak jak Dan Hardy napisał, on został do Bellatora wzięty raczej jako taka tuba propagandowa i osoba do bardziej... No dobrze, no ale to tuba propagandowa zarabia więcej pieniędzy, jak wygrywa jeszcze dodatkowo, tak? A nie przegrywa. Chyba nie miał dodatku za wygraną. Bo rozumiem, że jak Kimbo, powiedzmy, można powiedzieć, że walka Kimbo z Dadą była ustawiona, no przynajmniej wygrał ten, który opłacało się wszystkim, żeby wygrał. No tak, no, dlatego to jest jakby jeden z tych elementów, który poddaje wątpliwość tę tezę o ustawieniu walki, bo rzeczywiście no nie ma tutaj jakiegoś, no nie jest to sytuacja win-win dla nikogo, tak? Paweł, czy przekonuje cię to, czy dalej uważasz, że... W sumie tak, no trochę mnie to przekonuje, plus jeśli faktycznie nie ma tutaj żadnej motywacji finansowej, czyli wygrany nie zgarnia nic więcej, to może to jest faktycznie tak, że to jest dwóch starszych gości, którzy wychodzą po wypłatę i jedyne, co tutaj jest ustawione, to jest to, że tutaj właściwie nie było żadnej próby zadania drugiemu obrażeń tak naprawdę, tylko to był taki pojedynek grappling, taka kulanka trochę bardziej się z tego zrobiła, no może faktycznie to są walki ludzi, którym się nie chce, a którzy tylko jeszcze chcą zarobić, więc może stąd to wygląda. No tak jak mówię, no nie widziałem w tym takich elementów takiej sportowej rywalizacji i nie miałem wrażenia, że oglądam coś interesującego jako walkę. No, no na pewno to ten, obaj nie dawali z siebie wszystkiego, to nie była walka na śmierć i życie. Na pewno Ortiz miał nic więcej poza podstawą, nie wiem jak w wypadku Sonnena, ale swoją drogą w ogóle Ortiz zarobił na tej walce więcej niż cała reszta karty głównej Bellatora 170 razem wzięte, czyli... jeśli dobrze liczę, albo 7, albo 9 innych zawodników, bo Ortiz zgarnął 300 tysięcy dolarów, a... Po pierwsze, to w ogóle nie przywiązywałbym żadnej wagi do tego, co tam komisja przedstawiła jako zarobki. No, bądźmy poważni, Chael Sonnen nie walczył w walce wieczoru jednej z największych gal Bellatora w historii za 50 tysięcy. Zresztą Scott Coker jeszcze z czasów Strikeforce znany był tego, że tak były tam konstruowane kontrakty, że no komisje jakby, że nie, to co było podawane komisjom nie było tym całkowitym zarobkiem zawodnika. To też nie znaczy, że Bellator w jakiś sposób ukrywa zarobki. Polecam wszystkim po prostu poczytać, jakie są wymagania, jeżeli chodzi o licencje w danych stanach, jakie zarobki trzeba ujawniać komisji. Po prostu no, są tak konstruowane różne bonusy, jak bonus za podpisanie kontraktu, bonus z pay-per-view, bonus od tego, szmego, tamtego i po prostu takie rzeczy nie są wykazywane, bo komisja nie wymaga tego od promotora. No zresztą w przypadku pay-per-view oznaczałoby to pewnie czekanie pół roku na zebranie wszystkich danych sprzedaży, więc to też jest trochę tak, że te zarobki podawane przez komisję to są pewne poglądowe kwoty, ale na pewno nie prawda objawiona i pełnia informacji. A zobaczymy walkę Sonnena z Wanderlejem, bo już takie się pojawiły pytania na konferencji i tak jakby Sonnen wyraził chęć, że to jest właśnie ten pojedynek, który chciałby teraz stoczyć. No tylko ja nie mam za bardzo ochoty oglądać w ogóle Sonnena, bo to już jest pytanie, czy to są zawodnicy, czy chodzi o oglądanie nazwisk, bo tak trochę wygląda jakby to... No tutaj są same nazwiska, a nie idzie za tym, tak jak widzieliśmy w tej walce, żadna jakość sportowa, więc no ja nie mam w ogóle ochoty dalej oglądać tego typu wydarzeń. Obejrzałem tak naprawdę głównie na potrzeby tej audycji i głównie dlatego, że sporo na ten temat słyszałem, ale no mało jest to interesujące tak naprawdę. Ale chyba właśnie w tą stronę idzie Bellator, Wojek, co ty myślisz, że to właśnie no... Wszystkie te ruchy, które widzimy... To... Bądźmy szczerzy, Bellator to nie jakby nie jest nowość. No, oni rok temu zrobili walkę 50-letnich Kena Shamrocka i Royce'a Gracie jako kontynuacja ich rywalizacji jeszcze z czasów UFC 1 i 5, tak? Także no, tu nie ma co się dziwić. No, jeżeli w walkach wieczorów Bellatorze, nie wiem, walczy Melvin Gillard,
który też poza chyba nałogiem kokainowym i nazwiskiem już nic nie prezentuje, no to tym bardziej jest tutaj miejsce dla Sonenów, Ortizów, Fiodorów Emelianenko i innych zawodników, którzy no, wyrobili sobie nazwisko jeszcze pewnie w poprzednim wieku. Tak? Także to nie jest nic dziwnego. Zresztą dzisiaj jest też bardzo fajny artykuł Dave'a Meltzera na MMA Fighting, który no poza tym, że Meltzer pisze o sprzedaży pay-per-view UFC, to jeszcze jest tam krótka wzmianka o Bellatorze, o tym, że kolejny rok z rzędu ratingi gal średnia spada. A dodatkowo jest jeszcze no, mocno zawyżona jedną bardzo dobrze oglądaną galą, jaką była walka i gala z Kimbo Dadą, Royce'em i Kenem Shamrockiem. I no, Bellator musi szukać takich pojedynków, bo będąc drugą ligą do UFC, no, nie wygra na zainteresowanie z największą organizacją na świecie, bo kiedy UFC robi 40 gal rocznie, no to jeszcze trudniej o zainteresowanie kibica, no kiedy na przykład w walce wieczoru jest już wspomniany chociażby Melvin Gillard, tak? A propos nałogu kokainowego, to za chwilę wrócimy do tego, będziemy gadać o poprzednim UFC, ale wcześniej jeszcze sama emerytura Tito Ortiza, bo to jest zawodnik, który niby definitywnie kończy. Wiemy, że z zawodnikami MMA to jest często różnie i oni potrafią wracać nawet kilka razy po emeryturze, notabene też odnosząc się do ostatniego UFC. Niemniej, no, co zapamiętacie po Tito Ortizie? Jak go zapamiętacie, Paweł? W sumie to tak ciężko go zdefiniować, bo to też zawodnik, który jak na przykład pamiętam był już skreślany i odsyłany na emeryturę przed tym starciem z Ryanem Baderem, który w tamtym roku był jednym z największych zaskoczeń całego roku, roku MMA. No i znany też z tych swoich najlepszych lat dawnych, no więc no ciężko go na pewno legenda, jedna z największych legend, jakie były, no legenda UFC, legenda ogólnie MMA i to jedyny plus tej walki, którą widzieliśmy ostatnio, jest taka, że ja zawsze uważam, że tego typu zawodnicy powinni schodzić ze sceny po zwycięstwach, więc ja mam nadzieję, że Tito Ortiz już nie wróci, bo moim zdaniem już nie ma nic do zaoferowania i ostatnie jego podrygi to pewnie były takie na szczycie, to były te wygrane nad Szlemenko i Bonarem. Też zresztą zaskakujący, no ale już ta końcówka była taka, miała dużo momentów moim zdaniem niepotrzebnych i tak samo zakończenie, sama ta walka ostatnia też no, wygląda jak wyglądała. Ja już nie chcę Tito Ortiza więcej oglądać, niech skończy karierę, na pewno barwna postać, ale no, jego czas już minął bezpowrotnie i przykro byłoby oglądać jakieś kolejne tego typu wystąpienia. To ja niestety, ponieważ interesuję się MMA dość długo, ale jednak nie tak długo, żeby pamiętać te sportowe sukcesy Ortiza, no to dla mnie już od tego, nie wiem, 2005-2006 roku był jednak karykaturą samego siebie, zawodnikiem, z którego regularnie robiono sobie podśmiechujki z jego no, mało logicznych i spójnych wypowiedzi, z tego ciągłych wymówek, kontuzji, związków z gwiazdą porno i tak dalej, i tak dalej. Na pewno była to bardzo ważna postać, jedna z, no, z najważniejszych gwiazd tej odnogi amerykańskiej, światowego MMA, ale no, no nie zapamiętam go jednak dlatego, a zapamiętam go właśnie z, nie wiem, z tego, jak komentował Gala Affliction i powiedział o Henato Sobralu, że był najlepszym półciężkim tego wieczoru. No tak trochę taki Mike Goldberg, tylko że zawodnik, no tak. Dobre porównanie. Ja go zapamiętam z Cieszynki, no jest to jedna z fajniejszych Cieszynek w MMA na pewno i myślę, że dlatego warto go chociażby pamiętać, oczywiście pomijając całą historię, którą ma za sobą w walkach. Okej, okay. Drugi pojedynek z tej gali to Paul Daly i
Brennan Ward. Czy to jest prawdopodobnie jeden z najlepszych knockoutów w tym roku? Myślę, że to jest... Tak, no, mamy styczeń, więc na pewno na razie, jak na razie najlepszy z tych, które widziałem. Co byś musiał zobaczyć, żeby to przebiło? O. No, myślę, że jest jeszcze dużo, dużo będzie jeszcze knockoutów, które będą brane pod uwagę, więc też nie przesadzajmy. Właściwie co jakiś styczeń, luty, to mamy już murowanych kandydatów do wszystkich nagród. Rok jest długi, tak więc spokojnie. Wydaje mi się, że jeszcze się pojawią mocne kandydatury w tej kategorii. Wojek, co chciałeś powiedzieć? Znaczy, kandydatury na pewno się pojawią, ale myślę, że na koniec roku, niezależnie od tego, co się jeszcze wydarzy, to będzie na pewno jeden z kandydatów do najlepszego knockoutu całego roku. W zeszłym roku poddanie i walka były właśnie, nie? W styczeń, luty, więc... tak, poddanie i walka roku, więc się idealnie złożyło. A czy ten pojedynek z Rory McDonaldem, o którym teraz wszyscy zabiegają, łącznie z właśnie Polem, to jest coś, co podgrzewa wam krew w żyłach i nie możecie się doczekać takiego starcia, czy już nie jesteście na takim etapie, żeby się jarać takimi pojedynkami? Wojek? Na pewno chętnie zobaczę, chociaż obawiam się, że Rory McDonald nie będzie chciał się bić z Daleyem w stójce i raczej zrobi tutaj powtórkę z Koszczeka. Ale Paula Daleyego zawsze chętnie obejrzę, no bo to jest zawodnik gwarantujący w 90% przynajmniej, że wydarzy się w walce coś niesamowitego. Pawkow, a ty? No ja bym chętnie zaczął taką walkę, bo to jedno z najciekawszych starć, jakie Bellator nam może teraz zaprezentować, więc trzymam kciuki, żeby do tego doszło. Ale też stawiam tutaj na Rorego McDonalda, który taktycznie rozegrał pojedynek i w ten sposób ugrał zwycięstwo. No ale z pewnością Bellator powinien jak najbardziej rozważyć zestawienie takiego pojedynku na jednej z głównych, z tych największych gal, jakie ma do zrobienia. Bo ja już 7 lat minęło, tak sobie teraz sprawdziłem od tej walki z Koszczekiem. To jest naprawdę, nawet nie wiedziałem, że aż tyle. A myślicie, że gdyby no nie doszło do tego, co doszło wtedy, gdyby nie dostał wilczego biletu Josh Koszczek z UFC, to byłby aktualnie gdzieś w takim ścisłym czubie tej kategorii półśredniej? Tym bardziej patrząc na to, co teraz wygrywa właśnie w kategorii półśredniej, jak te walki na szczycie wyglądają, czyli są to bezpardonowe wymiany w stójce, czy Paul byłby jednym z tych czołowych zawodników, Wojek? Myślę, że mógłby być, chociaż pamiętajmy, no, że to jest jednak też zawodnik, który potrafił przegrywać i w stójce. No. Z zawodnikami, którzy no, jak Nick Diaz chociażby, tak? Także myślę, że faktycznie no, potrafię sobie wyobrazić, że wygrywa z Donaldem Cerrone i Mattem Brownem, ale Semtex zawsze był trochę taki nieregularny w swojej karierze i zdarzały mu się jednak porażki z zawodnikami, z którymi nie powinien przegrywać. No okej, okay. Szkoda, że ta nieregularność nie pojawiła się w walce z Saszką, bo to był fajny skalp na jego koncie. Dobra, koniec z Bellatorem. Tak jak mówiłem, cofnijmy się dosłownie na chwilę tylko do poprzedniego weekendu, bo chciałbym poznać wasze zdanie na temat tego, co wydarzyło się w walce Helda. Myślę, że obaj będziecie zgodni, że tam ta decyzja poszła w złym kierunku. I a propos tego, co wydarzyło się potem, czyli złożonego protestu przez Marcina. W ogóle, czy pamiętacie inną sytuację, w której zawodnik UFC składałby do komisji protest po niesłusznym jego zdaniem werdykcie sędziów? I czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, patrząc na to, jak funkcjonuje sędziowanie i komisje w Stanach, Paweł? Wydaje mi się, że taka sytuacja już była z tym protestem, ale nie przypominam sobie, żeby cokolwiek to zmieniło i wnosiło, i raczej w tej sytuacji będzie podobnie, że no nie wyobrażam sobie, żeby ten werdykt został zmieniony na korzyść Marcina. No, szans powodzenia tego protestu nie widzę wręcz żadnych. A to myślisz, że to jest bardziej po prostu taki kolejny krok Marcina o tym, żeby było głośno po prostu, że ten werdykt był niesłuszny, żeby tam dotarło wszędzie, gdzie się da, że po prostu słuchajcie, ja powinienem wygrać tę walkę, nie zwalniajcie mnie? Nie, ja myślę, że to trzeba pytać Marcina, co tam chciał ugrać. Może on faktycznie liczył na to, że ten, no może chciał zaznaczyć, że został skrzywdzony. Nie wiem, no trzeba pytać Marcina, jakim ja co mu przyświecał, jak składał ten protest.
w środę, jak tylko wróci, postaram się zapytać. A Wojek, co ty o tym myślisz? I w ogóle, a jeszcze Paweł, bo nie powiedziałeś, ale rozumiem, że zgadzasz się z tezą, że... Tak, no moim zdaniem Marcin wygrał 2 z 3 rund i powinien wygrać całą walkę. Wojek? Tak, no też znaczy nastąpiło jedno, też muszę tu na pewno zwrócić uwagę, że nastąpiło pewne odwrócenie tego wahadła i faktycznie sędziowie pomylili się w tej drugiej rundzie, tam bodajże Derek Cleary i Marcos Rosales punktując ją dla Lozona, ale jak słyszę wypowiedzi, to szczerze mówiąc moich kolegów sędziów, jak Czarek czy Piotrek Michalak, że pierwsza runda była ewidentna dla Helda, albo że druga runda to prawie 10-8 dla Helda, to trochę łapię się za głowę i mam wrażenie, że tutaj trochę zbyt emocjonalnie niektórzy podchodzą do werdyktu niesprawiedliwego na niekorzyść naszego zawodnika. Pierwszą rundę wygrał w tej walce Joe Lozan, drugą wygrał Held, trzecią wygrał Held i myślę, że tutaj trochę nie bardzo widzę pole do jakiegoś tutaj dyskusji i innych werdyktów. Sporo rozmawiałem z sędziami też zagranicznymi, natomiast skąd tak jednak doświadczeni sędziowie, którzy tylko nie cię mają poprawię, że to reputacji. Mullen, a nie Cleary, źle i Rosales zasędziowali. Przepraszam, w takim Jeff Mullen, tak. Skoro znaczy zastanawiam się, skąd tak doświadczeni sędziowie mogli popełnić no jednak błąd w tak oczywistej rundzie, gdzie no nie potrafię znaleźć żadnej logicznej drogi dla wypunktowania tego przeciwko Marcinowi. Faktycznie Ben Cartlidge zwrócił mi uwagę na, że to może być powiązane jednak z tymi zmianami, albo inaczej, precyzyjniejszym zdefiniowaniem kryteriów sędziowskich, które pojawiło się w najnowszych Unified Rules. I o ile dobrzy, kompetentni sędziowie, którzy starają się dobrze wykonywać swoją pracę, już dotychczas do tych zmian punktowali w ten sposób, to może wśród innych sędziów wprowadziło to pewne no, niezrozumienie, być może jakiś brak przeszkolenia spowodował, że zbyt wysoko ocenili próby. Właściwie to, no, tam były 2 próby poddań, czyli gilotyna, bardzo tak jakby słaba i daleka od powodzenia próba i ta balacha już trochę bliższa, ale też no, niewystarczająca, żeby przechylić szalę na korzyść Joe Lozona. I w sytuacji, w której oni źle rozumieli kryteria i zbyt dużą wagę przyznali próbom skończeń, no to w ten sposób wypunktowali i tutaj wtedy moim zdaniem tak samo za ten błąd odpowiedzialni są nie tylko ci sędziowie, ale też no, osoby nadzorujące w komisjach, które powinny ściągnąć cholera, nie wiem, Big Johna McCarthy'ego, Goddarda, czy kogoś, czy Herbadina, oni chyba głównie pracowali przy tych zmianach, i zrobić sędziom porządny kurs, nie wiem, 2-godzinny z jakimiś przykładami, bo to też tam jest kwestia przecież sprecyzowania definicji, co to jest runda 10-8, także Czarek, duration, domination and damage, te 3D, przynajmniej 2 z tych 3 D muszą wystąpić, żeby runda była 10-8, no trudno powiedzieć, że żeby 3D wystąpiły w drugiej rundzie i żeby to Marcin miał tam potencjał na rundę 10-8. To taki jest mój przydługi wywód na temat tego, co wydarzyło się w Phoenix. No i jeszcze jedno nie było, chyba jak Big John chyba sam napisał na Twitterze, nie było jeszcze przypadku, żeby kiedykolwiek komisja stanowa zmieniła werdykt sędziów punktowych w walce. Zdarzają się zmiany jakby werdyktów i decyzji sędziów ringowych, kiedy na przykład, nie wiem, sędzia nie poprawnie określi, czy nie wiem, zawodnik był w parterze lub nie, kiedy został trafiony na przykład kolanem, ale werdykty sędziów punktowych nie były zmiane i nie powinny być, no bo to jest już wtedy jesteśmy tylko jeden krok od tego, żeby właśnie pozbyć się sędziów punktowych na żywo,
sędziowie punktowi przecież równie dobrze mogliby tydzień po gali sobie usiąść, nie wiem, w cichym, w spokojnym miejscu, 8 razy obejrzeć walki i zdecydować, kto wygrał. No, to niestety nie przystaje do dzisiejszych norm oglądania zawodowego sportu. Przydługi, ale jakże rozsądny wywód. No dobra, jedyne co sobie przypominam pomysłów o składaniu protestów, to pamiętam, że Klaudia Gadelia i jej narożnik dość głośno o tym mówił po walce z Joanną, ale chyba tam koniec końców nie postanowili, nie zrobili tego, więc też nie znalazłem żadnego informacji na ten temat, dlatego też chyba rzeczywiście nie było podobnych przypadków od bardzo dawna. No dobra, to teraz takie aktualności z naszego podwórka. A nie, jeszcze miałem zapytać o BJ Penna, czy jak wam się podobał powrót, jeśli mógł się w ogóle podobać No dobra, nie powrót. podobał się, był niepotrzebny, koniec. Tak? No, tak. Dobra, to aktualność. Wrzosek kontra Kleber Kojke Erbst. Właśnie przed chwilą została ta walka ogłoszona w Pancerze. Jak ci się podoba to zestawienie, Paweł? Bardzo. Wydaje mi się, że ja byłem dość zaskoczony tym zestawieniem, bo nie brałem gdzieś pod uwagę Kojkę. A tak naprawdę dość rozsądne zestawienie, bo on wygrał, nie tylko wygrał już z Leszkiem Krakowskim ostatnio na KSW, ale wcześniej chyba także na tej gali w Chinach. Nawet po tej walce z Kornikiem, tak, to nawet ma już 3 wygrane po walce z Kornikiem. Więc wydaje się być całkiem naturalnym pretendentem do walki o pas i fajnie cieszę się, bo to jest kolejna walka o pas na KSW, która pokazuje, że te drabinki, to wszystko, ta układanka cała ma sens i wygrywanie walk na KSW prowadzi do walk o pasy, a nie, że to rozprzyjeżdża ktoś z zewnątrz i bije się o pas. Więc ja jestem tutaj zwolennikiem, stawiam na Marcina Wrzoska, widzę w nim faworyta i będę mu kibicował, ale uważam, że nie będzie miał absolutnie tutaj spacerko z Klemerem. Wojek, a propos tego, co mówi Paweł, właśnie i ten pojedynek, i walka Narkuna z Wójcikiem bardzo klarowna, jeśli chodzi o drabinki, o to, jak to powinno wyglądać, ale czy wybraliście pod uwagę w ogóle jakichś innych przeciwników dla tych dwóch mistrzów, czy od początku było jasne, że to są dla nich rywale? Znaczy, na pewno rozważaliśmy inne opcje, ale no te były dość naturalne, tak? Mamy z tymi zawodnikami kontrakty, wywalczyli sobie prawo do walk o pas, jakby i nie tylko z samymi zwycięstwami, ale przede wszystkim stylem, podejściem, profesjonalizmem. Marcin Wójcik naprawdę miał świetny rok, 3 znakomite zwycięstwa, 2 przed czasem. Kleber nie tylko świetnie zadebiutował w KSW, potem dał świetną walkę z mistrzem i był bliski, bardzo bliski pokonania Kornika, miał tam przecież zapięte techniki kończące. Wygrał 2 walki poza KSW, znowu w znakomity sposób poddał Krakowskiego, 3 bonusy w 3 walkach. No bylibyśmy, myślę, że to byłby grzech nie dać mu szansy, bo jest zawodnikiem, który no walczy efektownie, walczy skutecznie i też jest ciekawym wyzwaniem dla Marcina Wrzoska. Także no to wszystko naturalnie składało się w taką całość. A kiedy poznamy rywali dla tych gwiazd, które zostały ogłoszone już, a jeszcze nie wiemy właśnie z kim się zmierzą, czyli dla Mariusza Pozianowskiego i Mameda Halidowa, czy już jesteście bliscy podpisania rywali dla tych zawodników? Myślę, że mamy jeszcze trochę czasu, żeby też podjąć decyzję. Pracujemy nad tym, żeby na razie wytworzyć kilka opcji, przemyśleć je na spokojnie i zdecydować. To są no, pewnie najistotniejsze pojedynki dla Fight Cardu. Ponieważ nie ma tak oczywistych przeciwników, jak w przypadku chociażby walk Wrzoska czy Narkuna, no to potrzebujemy jednak trochę czasu, żeby zważyć to wszystko i zdecydować. A czy możesz powiedzieć już mniej więcej, chociaż napomknąć o tym, czy odbędzie się ta gala, tak jak mówił jeden z twoich szefów, na przełomie marca, kwietnia, czy dojdzie do tego mniejszego wydarzenia spod znaku KSW? Wydaje mi się, że mój szef w wywiadzie z Onetem potwierdził, że ta gala się odbędzie, także w przypadku ogłaszania gal, ja tu raczej nie wychodzę przed szereg. Proszę słuchać, pytać, nagabywać na Twitterze ewentualnie moich szefów.
Dobra, to myślę, że to już jest absolutnie wszystko na dzisiaj, chyba że którykolwiek z was chce coś jeszcze podnieść. Nie. No to cudownie. Ja również podziękuję za tą możliwość. Dziękuję wam bardzo za to, że nagraliśmy ten drugi odcinek Ciosu po gongu. Ze mną był matchmaker KSW Wojsław Rysiewski. Dziękuję bardzo. Oraz szef i założyciel managementu MMA Kartel Paweł Kowalik. Dziękuję serdecznie. Swoją drogą widziałeś, że TJ Dillashaw poszedł w twoją stylistykę? Słyszałem, że o tym już prawnicy na tym siedzą. Dobra, to dziękuję bardzo zarobię, i... Zarobię, wreszcie zarobię na TJ-u. Do usłyszenia. Na razie. Na razie. That's correct.